Uwaga, uwaga! Już dzisiaj w Walentynki odbędzie się wielki turniej rekrutacyjny do drużyny BOT. Wbijajcie o godzinie 18 na livestreama. Uwaga, uwaga! Zrobiliśmy, a właściwie stworzyliśmy przewspaniałą drużynę dla youtuberów. No i w tej drużynie jestem ja oczywiście, jest oczywiście też Sugar. No jestem. Siemka, siemka, witam wszystkich. Jest no, kebab też. Dokładnie, o kebabie już wiedzieliście. I uwaga, uwaga, jest też Smart. No ja tak standardowo się przywitam. Dzień dobry, wywiereczki i bobry. No, to witamy. Także tutaj Smarty, nowy zawodnik, go jeszcze o nim nie wiedzieliście, bo o kebabie wiedzieliście. No i co, drużyna można powiedzieć, że oficjalnie wystartowała. Mamy już logo zrobione, które zresztą widzieliście też na miniaturce. I co, teraz będą filmy na pewno się pojawiały częściej w tym składzie z osobami, także możecie do wszystkich wbijać. Linki oczywiście w opisie. A dzisiaj co będziemy robić? No a dzisiaj będziemy sobie grali boksy 2 na 2, właśnie ja z Sugarem kontra Smarty z Kepciem. No i przegrani każdej rundy będą musieli odpowiedzieć na pytanie od przeciwnika. Więc myślę, że zapowiada się ciekawie, poznamy się troszeczkę lepiej, wy poznacie całą drużynę, no myślę, że będzie fajnie, śmiesznie, no i się ciekawych rzeczy dowiecie. Miłego oglądania. Dobra, let's go, lecimy! Mam go w boksie. Obi troszeczkę? Nie, o, nie! Dawaj, Smarty! Smarty, tak jak cię uczyłem przed odcinkiem. O nie! Gdzie są krzaki? No. Zabijcie, ze spamu. Dobra, także to. Pierwsze pytanie, to kto zadaje? Ja czy ty? No to nie wiem, gramy w kamień, papier, nożyce. Dobra. 3 po 3. Ja dałem nożyce, a ty? Ja też, to jeszcze raz. 3 po 3. Dałem nożyce znowu. Ja dałem kamień, no to ja zadaję. No to dobra, do Kepcia, czy szykujesz dla widzów jakąś nową pioseneczkę? Bo wiemy, że rakietnica była naprawdę spoczko. I podbiła serca publiczności. Dobra, to może nie strzelajmy. Dobra. No nie no. Strzegramy dalej, no gramy. Gramy. Różny odcinek. Dobra. My tutaj chcemy zadawać fajne pytanka, pograć sobie tutaj na chillku. Tak, tak, szykuję. W jednym zdaniu odpowiem na to pytanie. Ale coś więcej dla naszych widzów, co ekskluzyw. Jakiś, nie no, wiem. No to będzie gruby numer. Albo do jakiego utworu, no możesz coś zdradzić. Jeszcze nie wiem, ale jutro nagrywki, jutro. Już jutro, czyli... Już jutro. Mogą się spodziewać w najbliższym czasie. Do tygodnia. Super. No, ja właśnie czekam na piosenkę. Smarty powalony. Przesada. Nie, no. Ale cisnę dzisiaj. Dobra, jeszcze raz. Kamień, papier, nożyce, co? Nie, dobra, to teraz już ty. A dobra, to teraz na zmianę. Kurde, a ja lubię w kamień, papier, nożyce grać. Dobra. Lubisz chyba przegrywać. To może dla Smartiego w takim razie. No, jesteś jednym z niewielu youtuberów, którzy jeszcze zostali przy Fortnite'cie. I dlaczego tak? I przy okazji, w jakiej sytuacji przeszedłbyś na inną gierkę, czyli... Jeżeli chodzi o Minecraft, no, jeżeli chodzi o Minecrafta, na przykład, tak jak już wcześniej gdzieś tam wspominałem, miałem drobną przygodę, natomiast stwierdziłem, że to nie dla mnie, jednak wolę te gry takie mocno competitive, w których idzie się gdzieś zaangażować w rozgrywkę i w rywalizację. Natomiast czy jest sytuacja, w której bym przeszedł na Minecrafta? No na pewno, jeżeli moi widzowie nie chcieliby go na przykład dłużej oglądać lub coś w ten deseń, no to wtedy jakieś miałbym uzasadnienie, żeby z Fortnite'a zrezygnować. Natomiast obecnie nie planuję takiej sytuacji. No, skoczmy. Dobra, siema! Hello! Powalony! No. Co? Let's go! Dobra! Ja w szoku! Ten nas zagadnie! Wygadacie sobie i nagle patrzę, za plecami mam długość. Na kucaka, nie? Przeszedł, a my nie dobrze słyszeliśmy. Dobra, to dawaj pytanie, znaczy wy dawajcie. To Smarty, dawaj ty. Dobra, to ja mam do waszej dwójki pytanie w sumie. Jak się poznaliście? Jak do tego doszło? O nie, najgorsze pytanie. Serio? To czemu wszyscy zadają to pytanie? To jest... Serio? Ale na serio, dla livestreamka gdzieś tam siedzę, ale tego jeszcze nie słyszałem. No, już opowiadałem kiedyś właśnie, że byłem sobie w ogóle w domu, nie? I tak sobie siedziałem na luzie. I nagle przychodzą rodzice i mówią, będziesz miał brata, a ja załamany. Ja załamany. No i wiecie, parę miesięcy później przychodzi taki Rafael Lux, no i tak się poznaliśmy. No, normalnie. Tak było. Haha! Nie, swojaka. Daj, Smarty. Nie przejmuj się to pompą. One shot.
Dobra, porobił mnie. Ajajaj. No to teraz moje pytanie, zemsta będzie. Nie, teraz Rafael Lux, dobra, załamałem się. No. Wspomniałem się kolejny. Dobra, pytanie do Smartiego. Jak wiemy, masz brodę i w ogóle. Czy jesteś emerytem? Ile masz lat ogólnie? Tak, mówią, że mam około 85 lat. Natomiast ja chciałbym te plotki od razu zdementować. To jest zdecydowanie nieprawda. Serio? Mam 23, mentalnie 13. Ogólnie rzecz biorąc, broda jest bardzo, z bardzo trywialnego powodu. Po prostu nie chce mi się golić. Spoczko. Elo? Na plecach. Dobra, ja się podleczę. No za 30, serio? Kurde, nie wierzę, po prostu. Te pompy są do bana. Panie, o ty kurde. 23 lata już mam, także. A, no to ja będę miał 24 zaraz, nie? A, no to ja w kwietniu. No ja też w kwietniu, ale w kwietniu 24 czy 23? 24 w kwietniu. A którego? 12. Dobra, 12 jest coś starszy, czyli zostaję emerytem. Dobra, ale urodzinki wspólne w takim razie, rozumiem. No, możemy zrobić wspólne. Wspólny urodzinowy stream na pewno się pojawi. Wieczorem od 20 do 2, 3, 4 w nocy, nie? O, perfekto. Dnia następnego, nie? No a przy okazji chciałbym jeszcze tutaj przypomnieć, że trzeba zostawić łapeczkę w górę oraz subika. Subik też jest ważny, bo lecimy po ile? 70 tysięcy subskrypcji. Jak każdy zostawi, to myślę, że wybijemy. Dziękujemy za każdego subika. Sugar! Idziesz na mnie. Dobra, skillofa za to, umierasz. To bolało. Nie wiem, to bolało. To już nie jest skill teraz w tym sezonie. To już bot. Jak ktoś ma 20 HP, to naprawdę nie jest problem zabić skillofa, widzowie. Zgadzacie się? Nie zgadzam się. Dawaj, dwa macie chyba, czy jak? Tak, dwa mamy, no. Dwa. Do korzystania. Zaraz nie umiecie zadać pytania normalnie. Tak. Takie tryhardy, że zapomnieli, na czym polega odcinek. Dobra. Rekordują. Pytanie to jest takie. Skąd pomysł na logo Teamu Bot? Nie, Sugar niech odpowiada, bo zginął w dodatku, to dobra. Trochę bardziej jego autorski pomysł. Skąd pomysł? Mój? Nie, no mój jest... Mój nie był pomysł, że robot. Twój był pomysł, że robot. A bot była nazwa drużyny moim pomysłem, a jeśli chodzi o logo z robotem, to Rafael Lux właśnie wymyślił, bo zobaczył po prostu... sprawdził na Wikipedii. No bo sprawdziłem sobie, czego skrótem jest bot tak naprawdę, bo każdy wie, że tutaj się śmieją, że ktoś jest botem w grze, czyli NPC-tem, czyli po prostu bardzo słabym graczem, albo tak jakby sztuczną inteligencją w gierce, która jest najczęściej bardzo słaba, no ale właśnie się zastanawiałem, od czego to w ogóle się wzięło. No i skrót bot jest od robot, dlatego nasze maskot logo jest nawiązaniem do tego i jest robotem. Koniec odpowiedzi i teraz my możemy zadać. Dokładnie. To teraz moja kolej chyba, nie? A jeszcze tego pytania. Smartiego, panowie. Nie zapomniacie. Nie, na dole moje. Który emeryt lepszy? O nie. I zaraz się przekonamy. Pojedynek emerytów, To jest prawdziwy. Jeszcze 50 HP. No nie, dobra, dziabnął. Z takiego kąta, dobra, ja nie zadawajcie, wiem. Bo musimy nadrobić. Teraz szybkie pytania, szybkie odpowiedzi. Dobra, słuchajcie, bo tego pytania dzisiaj prawdopodobnie nie słyszeliście, a więc jak zaczynaliście z Fortnite'em? Od którego sezonu graliście i kiedy zaczynaliście z Fortnite'em? Jak to się zaczęło? Dobra, no to ja odpowiadam za siebie. Ja zacząłem grać od premiery, bo tak naprawdę już wcześniej patrzyłem na tą gierkę, jak była jeszcze w alfa testach i mega mi się spodobała swoją nietypowością właśnie z tym, że można budować różne rzeczy i tak dalej. Ogólnie cały tryb Battle Royale mi się podobał w różnych innych grach, takich jak H1Z1 i dlatego postanowiłem, że od razu jak gierka wyjdzie w Fortnite, to od razu będę próbował w nią pograć i ją przetestować. I od razu mega się w niej zakochałem. Gram od premiery, w skrócie. Dawaj, emeryt leży. No, a ja gram sobie w CSK i właśnie... Rafael Lux mnie namówił, żebym właśnie zagrał w Fortnite'a, bo że długo w niego grał, podobał mu się, znaczy no długo. Grał tam od 2-3 tygodni i mówi, że fajna gierka, żebym sobie zagrał. Kubaniec. No i właśnie sobie tak grałem raczej po CS-ie, po prostu na początku tak for fun, a później dopiero zacząłem grać już tak tylko w Fortnite'a. Dokładnie, no to Sugar odpowiedział, a teraz my możemy zadać pytanie, więc Sugar, dawaj. To teraz kebab, bo wcześniej do Smartiego zadawałem, także odszedłeś z Valkyrie, dołączyłeś do HNS, a po chwili drużyna się rozpadła i teraz jesteś w drużynie bot. I czy uważasz, że to była dobra decyzja ogólnie? Po wiesz tym, co się stało, nie? Bo tak... Tak, uważam, że to dobra decyzja. Mam jeszcze dać argument, dlaczego? No dawaj, argumencik szybki. No, wydaje mi się, że
Dlatego się powstał bot później dzięki temu. Nie, dobra. No, ma 0, 0, 0, 0, 0. I ja mam 0, uspokój się. Ojo. Dobra, wracając, to wydaje mi się, że to była dobra decyzja, bo HNS właśnie polepszyło między nami kontakt, nie? Dzięki HNS mam lepszy kontakt z Zjednoczonymi. No czyli tak naprawdę dzięki HNS w ogóle się poznaliśmy, nie? Tak, no lepiej się poznaliśmy, bo już się znaliśmy przed tym HNS, nie? Już tam no, były jakieś, nawet odcinek mieliśmy. Dzięki temu powstało bot, nie? Tak, ale już przegrywacie wszystkie pod rząd. Nie, no. No chyba tą nie. No, dobra, ja to przegrałem strasznie. Dobra, musimy nadrabiać pytania. Dobra, pytania odrabiać. Ja zadaję. Dobra, Smarty, skup się. Kiepcio. Dobra. Shut up. Oło. Czy ksywka Smarty wzięła się od angielskiego smart, bo uważasz się za niesamowicie inteligentną istotę? Już kiedyś na to pytanie odpowiadałem. Słuchajcie, to było tak, że po prostu wzięli mnie na badania do NASA i cały czas chodzili za mną i mówili, że smart, smart. Ja nie wiedziałem, o co mi chodzi. Za mały byłem, angielskiego nie znałem, więc stwierdziłem, że sobie dodam E i tak mi wyszło Smarty, no. Nie, oczywiście to są żarty. Skąd się wzięła ksywka Smarty? Tak naprawdę nie mam pojęcia. Kiedyś w CS-ku sobie pisałem i tak już zostało, no. To się wytnie. Nie, dobra, tego nie widzisz. Skup się, kurde, na gadaniu, a nie na zabijaniu. Bo psujesz odcinek kolejny. Pytanie do Sugara. Czy irytuje cię to, jak ludzie piszą na czacie Sugar to bot? Nie, teraz już nie, bo teraz to prawda, bo jestem w drużynie bot, a wcześniej mnie irytował. I dlatego wpadłem na taką nazwę drużyny. Rozumiem, dobra. No i rozwiązane. Czyli w jaki sposób teraz cię mogę irytować? Zabijając skillopa. Ale to tylko na odcinku, bo normalnie to ja bym cię zabijał skillopa, nie? Ale... Sugar ma tak, że na odcinkach zawsze gra dużo gorzej niż poza odcinkiem. Ale to akurat prawda i to mnie zawsze denerwuje. Chyba, że gram jeden na jeden na Sugara, no to wtedy mi to pasuje. Ale to nie, Smarty został zabity. Tak, no co? Jasno, tak się patrzę, ktoś na pleckach, mnie drapie po pleckach tutaj za 20. Trafiłeś. To dawaj, czy teraz ja pytania? Mogę ja zadać. No to zastanawiałem się długo, do kogo zadać te pytanie i postanowiłem, że do Kepcia. Ile ważysz? Ile ważę? Ważę 87 kilo. 1,60 wzrostu, tak? Tak. 1,60 wzrostu i 87 kilo. Lubię sobie zjeść, nie oszukuję. Ale no, kto nie lubi, no panowie. Tak jest. Ja się z tym całkowicie zgadzam. Nice. Nie! Jak mi wywinę, dawaj Smarty! Smarty! No 80! Zabierzcie! Ej, łapeczka nice. W górę się należy, widzowie, kochani. I bo gramy do 10. Gramy do 10. Jeszcze jedna runda, ale tym razem Smarty wygrywamy. Tym razem dobra, wygrywamy. Ale dobra, pytanka są ważniejsze. Ja mam bardzo ważne pytanie dla was. Ja też, ale to ty pierwszy, Smarty. Ty to, Kepcio, wygraj coś, to będziesz mógł zadać. No ty, kurde. Ale pytania! Pytania! Nie o to chodziło w tym pytaniach, a nie... Dobra, słuchajcie, dobra. To ja mam pytanie. Dobra, nie da się z nim jakim grać. Jakim cudem tutaj elegancko strzelacie za 200, a ja tylko za 30? No to pytanie jest bardzo oczywiste i odpowiedź jeszcze bardziej oczywista. Wystarczy wpisać kodzik zjednoczeni w sklepie i samych jest za 200. Właśnie widzę. I wszystko jest. Dobra, czyli tak, kod Smarty Bodykens plus 20 i kod zjednoczeni, żeby 200 z pompy dodawać. Dokładnie tak. Tak. I wszyscy zapomnieli, że Kepcio też ma kod. I jeszcze przytaknął. To jest prawdziwy kolega. Łe, ich tu dwóch jest. Dobra. Za 200, tak jak mówiłem, no, kodzik wpisany. Dziękuję bardzo, dziękuję. O kurde. Zaraz mogę zadać. Idę tego ciapnąć. Zero ma. Na kilofa, Sugar, kilo. Ciapnego. Dawaj pytanie. No, że Smarty, grasz już 2 lata w Fortnite'a i czy cię nie nudzi, czy... Bo ty nie grasz tak bardziej turnieje i tak dalej. Mhm. I czy cię nie nudzi takie granie na przykład casuali, czy grasz tak tylko właśnie na odcinki, czy grasz też sobie tak for fun po prostu? Mhm. Znaczy for fun też mi się zdarza, chociaż nie ukrywam, że mój gdzieś tam pracy nie pozwala mi spędzać zbyt dużo czasu na takim czystym graniu for fun. Natomiast faktycznie ostatnio coraz więcej gdzieś tam mi się zdarza być na trybie kreatywnym i trenować troszeczkę.
Czy mi się nudzi natomiast? Nie, absolutnie. Zdecydowanie gdzieś tam w Fortnite cały czas jestem zaangażowany. Łatwo. Co ważne, za niedługo już drugi sezon rozdziału drugiego, więc będą tak. Na pewno fajne zmiany. Zobaczymy, czy znowu się tutaj wszystko odmieni i znowu każdemu będzie się chciało grać o wiele bardziej. No, mam nadzieję, że się będzie działo. To do 10 gramy, no to musimy ich zabić. No właśnie. Ale to zadam im pytanko, do Sugar Campimy i zadajemy pytanie. A ten trochę hartuje. Kurde, trzeba mu zadać pytanie, żeby się skupił na pytaniu. Do Smartiego. Czy utrzymujesz się tylko dzięki YouTube, czy masz też inną pracę? Wiesz co, obecnie po prostu nie mam szans, żeby mieć jakąkolwiek inną pracę, ponieważ YouTube łączy się też z uniwersytetem, także byłoby to naprawdę bardzo trudno, byłoby to z tym naprawdę bardzo trudno, jeżeli chodzi o czas. Także no obecnie YouTube jest jedynym moim źródłem zarobków jakichkolwiek, tak naprawdę. No i nic innego niestety nie da rady. No pracuję troszeczkę, można powiedzieć, na uniwersytecie, ponieważ spędzam tam bardzo dużo czasu. Jestem chemikiem z wykształcenia i spędzam w laboratorium dużo czasu, natomiast no nie jest to żadna praca płatna niestety. Chemikiem jesteś? O kurde. Chemikiem, no. Troszeczkę mnie zniosło. O kurde, a ile, który rok już? Piąty, to już jest ostatni na szczęście. O kurde! Dziabno i to. Sugar, za zadaj dużo. Pytanko przy okazji, jak tutaj ci bije. Pytanko. Ja już nie mam pytań w sumie. Myślę, że wszystkie. Do Smartiego, czy grałeś w jakąś grę przed Fortnite'em? Przed Fortnite'em tak, CS-ka maniaczyłem i to bardzo, bardzo długo i no, tam zdecydowanie się skupiłem na tryhardowaniu. No i troszeczkę pogrywałem gdzieś tam w LoL'a, natomiast nie za wiele, no i byłem taki mocnym silverem, z golda, znaczy z silvera nigdy mi się nie udało wyjść, także faktycznie tam skilla zbyt dużego nie było. I... Ale było blisko, Kepcio, było blisko. Czyli no i tutaj lubiłeś sobie gierki takie fajne z rywalizacją też. Tak, zdecydowanie, stawiałem bardzo mocno na rywalizację gdzieś tam. No to podobnie do nas, my też graliśmy w Heezy, a wcześniej właśnie w CSGO, a wcześniej jeszcze w League of Legends obaj graliśmy. O. No dobra, no wygraliśmy odcinek, to już się nie bijemy, widzowie, YouTube też z naszej drużyny oczywiście. Za dużo odcinków z widzami ostatnio nagrywamy, ale wam się to podoba, więc w najbliższym czasie na pewno znowu coś się fajnego z widzami pojawi. No i oczywiście lecimy grubo z teamem bot, nowe projekty, nowe rzeczy, więc będzie się działo na naszym kanale. Warto być na bieżąco, czyli subskrybować z dzwonem. A my się będziemy już z wami żegnać. Pamiętajcie, że dzisiaj o 18:00 turniej walentynkowy rekrutacyjny do drużyny bot. Jeżeli chcecie się dostać, a macie drugi etap, no to musicie grać. Trzymajcie się, a wam dziękuję za wystąpienie w odcinku. Dzięki. Papatki. Siema. Cześć. Siemo. From the south side we warriors. My bloodline vainglorious. My storyline victorious. Ain't just me, it's more of us. And we out here. We all in, no doubt here. Chase money bags, no clout here. Go dead in, no route here.